W tym tygodniu miało być o książkach, ale nie będzie. Będzie o zespole Downa, o moim ulubionym przypadku. Oczywiście w kontekście rozwoju człowieka od urodzenia, bo te lata, jeżeli mówimy o rozwoju, dzieci są najważniejsze. Potem jest już tylko albo coraz prościej, albo coraz trudniej. W zależności od tego, co przez pierwsze lata zrobimy. Dla wszystkich, którzy nie czytają po angielsku ani w żadnym innym języku, japońskim, hiszpańskim, brazylijskim, mam nadzieję, że dobra wiadomość. Właśnie chciałem zrezygnować zupełnie z publikowania po polsku, z różnych względów, ale zrezygnowałem ze zrezygnowania i dlatego ten film, pierwszy z wielu. Dziadkowie naszych dzieci, czyli nasi rodzice, najczęściej nie uważali za stosowne, żeby uczyć kolejne pokolenie języków od urodzenia, albo przynajmniej od wczesnych lat. I efekt jest taki, że w temacie rozwoju dzieci, a zwłaszcza w temacie rozwoju dzieci z zespołami, z dysfunkcjami i tak dalej, jesteśmy, czyli my, czyli polska literatura, jakieś według mnie 100 lat spóźnieni za literaturą światową. I to fatalnie odbija się na naszych dzieciach. Ja jestem wyjątkiem, bo moi rodzice w jakiś sposób w czasach głębokiej komuny dali radę posłać mnie z bratem w wieku bodajże 7 lat mieliśmy, pierwsza klasa szkoły podstawowej. Wtedy chodziliśmy na pozaszkolne zajęcia z angielskiego i z niemieckiego. Niemiecki wykruszył się z czasem, angielski został i dzięki temu ja mam w tej chwili dostęp do światowej literatury dosłownie, bo na przykład japońskie i brazylijskie książki są tłumaczone na angielski bardzo często, wystarczająco często, te najważniejsze zawsze. Dzięki temu mam dostęp do tej literatury. Jestem 100 lat do przodu. To chyba dobrze. Uczcie dzieci języków, bo zginiemy wszyscy. A nie chcemy. W każdym razie, w związku z tym, że literatura polska jest 100 lat do tyłu wobec literatury światowej w temacie rozwoju dzieci, lekarze, pediatrzy, ci, do których prowadzamy nasze dzieci, mają używanie. Bo co ma zrobić rodzic, który nie ma dostępu do literatury, jeżeli lekarz mówi, musi się pani pogodzić z rzeczywistością? No co ma zrobić? Nic nie może zrobić. Dlaczego to jest ważne? Odkrycia, w cudzysłowie albo dosłownie, ostatnich 50 lat diametralnie zmieniają naszą wiedzę na temat rozwoju człowieka, na temat rozwoju dziecka, na temat rozwoju typowych przypadków, a może zwłaszcza na temat rozwoju nietypowych przypadków, czyli tych, które występują rzadko, wszelkich zespołów, dysfunkcji, specjalnych potrzeb i tak dalej. I po prostu trzeba literaturę znać, trzeba wiedzieć, do czego ludzkość już doszła i nie powtarzać błędów, które powstały 100 lat temu, bo my wszyscy niestety je powtarzamy. Niestety dla naszych dzieci. Ktoś sobie 100 lat temu coś wymyślił, na przykład, że dziecko z zespołem Downa jest przypadkiem beznadziejnym, kompletna bzdura, i że trzeba je oddać do zakładu specjalnego, tam będzie miało najlepsze życie. Kompletna bzdura. Totalne nieporozumienie. Druga sprawa jest taka, że niestety płyniemy z prądem, jak zgniłe liście. Z prądem tworzonym przez społeczeństwo. W związku z powyższym, społeczeństwo, które zna literaturę polską i które jest 100 lat do tyłu wobec literatury angielskiej, będzie zawsze ciągnęło w swoją stronę. I pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, to dowiedzieć się, co ludzkość już wie na temat rozwoju dzieci. A druga rzecz, to szybko odwrócić się do społeczeństwa plecami, twarzą w stronę dziecka i ciągnąć w stronę dziecka. Społeczeństwo uznaje wszystko to, każde społeczeństwo, co występuje w większości. Jeżeli czegoś jest bardzo mało, albo z jednej strony skali, albo z drugiej, no to niestety większość społeczeństwa tego nie zaakceptuje i z tym się trzeba pogodzić. Jeżeli wasze dziecko nie jest typowym przypadkiem występującym w społeczeństwie w większości, to do społeczeństwa, żeby pomóc dziecku, musicie się odwrócić plecami. I tyle. Pierwsza rzecz, uczymy się tego, co ludzkość już wie na temat naszego dziecka. Druga rzecz, zostawiamy społeczeństwo, które tego nie wie, w tyle i biegniemy za dzieckiem. Uwielbiam wszystkie dzieci. Łącznie z tymi z zespołami, a może nawet przede wszystkim z tymi. Natomiast uważam, że zespół Downa jest przypadkiem wyjątkowym, w sensie bardzo pozytywnym oczywiście. Uważam tak od zawsze, natomiast moment, w którym uświadomiłem to sobie, wyglądał tak, że
oglądaliśmy, miałem parę lat albo paręnaście chyba nie, miałem parę lat i oglądaliśmy z rodzicami, z bratem dziennik telewizyjny bodajże. Był jakiś krótki, parominutowy reportaż na temat ośrodka terapeutycznego i dzieci z zespołem Downa i na filmie były wyścigi, bieg na 100 metrów na stadionie. Był sędzia, były numery startowe, pełny profesjonalizm. Dzieci wystartowały, biegną i nagle ktoś z tyłu peletonu się przewrócił. I natychmiast, w ciągu sekundy, cała grupa się odwróciła w stronę przewróconego i pobiegła, żeby pomóc mu się podnieść. Dorośli oczywiście krzyczeli, że należy biec do mety, że trzeba być pierwszym i tak dalej. Nikt się tym nie przejmował. Cały czas uśmiechnięci, zadowoleni z życia, tak jak wystartowali uśmiechnięci, tak przerwali bieg uśmiechnięci i podnieśli przewróconego. Jak go podnieśli, odwrócili się w stronę mety i dalej biegli. Tyle, że trochę wolniej i część z nich, bodajże nawet większość, trzymała się za ręce. Prawdopodobnie, żeby nie pozwolić już nikomu się przewrócić. Dobiegli na metę, wszyscy razem się cieszyli, skakali z radości, obejmowali się i tak dalej, i tak dalej. Gratulowali sobie wygranej. Byłem zachwycony tym zjawiskiem. Chciało mi się krzyczeć do rodziców i do brata, że super, że te dzieci wiedzą, jak jest skonstruowany człowiek, wiedzą, na czym życie polega i to od nich my powinniśmy się uczyć. Momentalnie się zorientowałem, że nikt nie podziela mojego entuzjazmu i na wszelki wypadek nic nie powiedziałem, nie odtańczyłem tańca radości, nie skakałem pod sufit. Nikt nie zareagował z obecnych w pokoju. Potem coraz częściej spotykałem się z różnymi postawami dorosłych wobec dzieci z zespołem Downa i dzisiaj już od dawna wiem, że postawa moich rodziców, czyli obojętna neutralność, jest najbardziej humanitarną postawą wśród większości dorosłych. Niestety. Od tamtego czasu uważam, że dzieci z zespołem Downa są dziećmi naprawdę wyjątkowymi. Wszystkie dzieci są wyjątkowe. Żeby porozumieć się w prosty, bezpośredni sposób i skuteczny z dzieckiem autystycznym albo z Aspergerem, trzeba mieć, według mnie, silnie rozwiniętą logikę prawej półkuli. Prawa półkula też może być logiczna, o tym będziemy mówić kiedy indziej. Jeżeli ktoś ma w sposób naturalny takie umiejętności albo się ich nauczył, bo można, to z dzieckiem autystycznym porozumiewa się natychmiast. Natomiast, i większość nietypowych przypadków właśnie tak działa, natomiast, żeby się porozumieć z dzieckiem z zespołem Downa, trzeba mieć otwarte serce. I tutaj społeczeństwo światowe ciągnie nas zupełnie w przeciwnym kierunku. Większość z nas tego zupełnie nie potrafi, mimo że tego też można się nauczyć. No i tyle. I nie wiemy, jak gadać z tymi dziećmi. Z drugiej strony patrząc, dziecko z zespołem Downa, jeżeli na takie w życiu traficie, obojętnie swoje czy nie, niesie nam, ludziom tak zwanym typowym albo przeciętnym, lekcje miłości, tak uważam. To są dzieci najczęściej, nie zawsze, ale w większości przypadków dzieci, które mają pootwierane serca, mówią do nas wprost, nie umysłem, nie mózgiem, nie słowami, nie językiem, tylko uczuciami i emocjami. Wprost, bezpośrednio, z serca do serca. Większość z nas, dorosłych, nie chce się tej lekcji nauczyć, nie potrafi odrobić tego zadania domowego. Lekcja wraca, zadanie domowe się powiększa i w pewnym momencie, tak jest często bardzo, przerasta rodziców. I rodzic odpycha. Albo wprost i bezpośrednio, gdzieś dziecko oddaje, chodzi na terapię, zostawia dziecko za zamkniętymi drzwiami, nie chce wiedzieć, co jest w środku. Albo pośrednio, udaje, że się zajmuje, ale tak naprawdę nie angażuje się. I to dla dziecka nie jest dobrze. Ale to wszystko da się zrobić. W każdym razie dzieci z zespołem Downa są mi szczególnie bliskie. Ta miłość dopadła mnie we wczesnym dzieciństwie i trzyma do dzisiaj i podejrzewam, że tak będzie już zawsze. W jakimś z następnych filmów w przyszłości opowiem Wam o moich spotkaniach z dziećmi z zespołem Downa. Dzisiaj o tym, co czytać po polsku i co Wam będę tłumaczył. To jest mój ulubiony zestaw książek. O wszystkich Wam kiedyś opowiem. Dzisiaj powiem Wam, na czym się będziemy koncentrować, co będziecie wyczytać, a co ja Wam będę tłumaczył. Glendoman. Po polsku niestety istnieją tylko takie trzy książki dostępne. Są jeszcze dwie, które są bardzo słabo dostępne. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o zespole Downa i o rozwoju, to trzeba czytać Glena Domana i Raimundo Verasa. Dwa nazwiska. Reszta jest nieważna. Albo resztę w drugiej kolejności.
Jak nauczyć małe dziecko czytać? To jest książka o rozwoju dzieci, nie o nauce czytania. O nauce czytania jest tu parę prostych rzeczy, których można się nauczyć w 5 minut. To jest książka o rozwoju. Jest po polsku. Niestety są w tej chwili dostępne na rynku takie tłumaczenia do Mana, fatalnie zrobione. Nie polecam, ale jeżeli nie macie dostępu do innych języków, to czytajcie, tylko bardzo uważnie. I pytajcie, jeżeli wam coś nie pasuje, pytajcie, bo te tłumaczenia są naprawdę do kitu. Zaraz powiem dlaczego.